tvpolska.pl. Zasubskrybuj nasz kanał i bądź na bieżąco. W bardzo wielu różnych wymiarach. I drodzy Państwo, kilka słów o tej elektrowni, którą przypominam, że popiera zdecydowana większość polskiego społeczeństwa, co potwierdzają różne badania opinii publicznej. Donald Tusk w zeszłym roku w czasie kampanii wyborczej w Jagodnie mówił o tym, że należy rozważyć zmianę lokalizacji tej elektrowni. 7 stycznia, czy też 9 stycznia tego roku Donald Tusk zapowiedział szybki audyt tej lokalizacji, czy warto w tym miejscu w Choczewie budować tę elektrownię. Tak naprawdę nie wiadomo, co to ma być ten szybki audyt, kto go ma wykonywać, czy on już może został wykonany, jakie są z niego wnioski, ale wiemy, drodzy Państwo, też to, że szef Platformy Obywatelskiej w województwie pomorskim, marszałek Struk, też mówił o tym, że należy tę lokalizację zmienić albo przynajmniej wznowić procedurę wydania decyzji środowiskowej, co do której ma zastrzeżenie, że została wydana w sposób właściwy, prawidłowy, skonsultowana z partnerami społecznymi. Ale co się wydarzyło wczoraj, drodzy Państwo? Coś, co potwierdza te wszystkie obawy nie tylko nas, polityków Prawa i Sprawiedliwości, przedstawicieli polskiego rządu poprzedniej kadencji, który przygotował ten ambitny projekt jądrowy, bardzo ważny dla przyszłości Polski. Wczoraj wojewoda pomorska, czyli usta Donalda Tuska w województwie pomorskim, jego oficjalny przedstawiciel, szeroko skrytykowała koncepcję budowy elektrowni jądrowej w Choczewie i jasno zasugerowała, że ta lokalizacja jest błędna i elektrownia powinna powstać, drodzy Państwo, w Żarnowcu. To samo zrobił towarzyszący jej zastępca marszałka Struka, czyli wicemarszałek Leszek Bona. Drodzy Państwo, ja nie mam żadnych wątpliwości, że gdyby doszło do zmiany tej lokalizacji, to znaczy, że projektu jądrowego w Polsce nie będzie z wszystkimi tego konsekwencjami i byłaby to zbrodnia na przyszłości Polski, na naszych portfelach, na naszej pozycji międzynarodowej, na bardzo, bardzo wielu polach. I myślę, że dzisiaj Donald Tusk w czasie tego posiedzenia Sejmu powinien jasno posłom zebranym w Sejmie wyjaśnić, czy to, że pani wojewoda pomorska powiedziała to, co powiedziała, to jest jego zdanie. Jeżeli to nie jest jego zdanie, to pani wojewoda nie powinna od dnia jutrzejszego tym wojewodą być, a jeżeli to jest jego zdanie, to niech ma odwagę to nam wszystkim powiedzieć. Drodzy Państwo, jest z nami pani minister Małgorzata Golińska, która pieczołowicie prowadziła ten proces wydania decyzji środowiskowej. Była z budową tej elektrowni jądrowej od samego początku i myślę, że to jest najlepsza osoba, żeby też w tej sprawie się wypowiedzieć i przedstawić, jakie te propozycje Tuska, czy też jego przedstawicieli mogą mieć wpływ na przyszłość tej inwestycji. Szanowni Państwo, jeśli chcemy mówić o bezpieczeństwie energetycznym Polski, jeśli chcemy mówić o suwerenności energetycznej Polaków, to bez elektrowni jądrowej nie mamy na to szans. Dzisiaj bardzo ambitny harmonogram wybudowania pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej jest zagrożony, jeżeli ktokolwiek rozważa zmianę lokalizacji. Ta lokalizacja ma wydane najważniejsze dokumenty, dokumenty, które wymagają wiedzy eksperckiej, badań, analiz, ale również konsultacji międzynarodowych. Te konsultacje transgraniczne w ramach wydawania decyzji środowiskowej zostały przeprowadzane przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i zakończyły się dla Polski sukcesem, pomimo tego, że w początkowym etapie wiele państw kwestionowało lokalizację czy wybór przez Polskę tego źródła energii. W tych konsultacjach brały również państwa, które są zdeklarowanymi antyatomowcami, a ostatecznie ze wszystkimi udało się osiągnąć porozumienie. To pokazuje, że wszelkie wątpliwości, wszelkie pytania, wszelkie kwestie, które mogłyby podlegać jeszcze dyskusji na etapie wydawania decyzji środowiskowej, a później decyzji lokalizacyjnej, zostały szczegółowo omówione i wytłumaczone na tyle, że dzisiaj nikt nie powinien mieć wątpliwości, że każda z tych decyzji została wydana w najlepszej dostępnej lokalizacji i podważanie tamtych decyzji prowadzi wprost do tego, że Polska utraci suwerenność energetyczną, bo doprowadzimy do takiej sytuacji, kiedy nie będziemy mieli stabilnego źródła energii w podstawie naszego miksu energetycznego. Jeżeli dzisiaj
ktokolwiek mówi o tym, że potrzeba więcej czasu na przyjrzenie się, to ja mówię, my tego czasu już nie mamy. Jako Polska, jako Polacy tego czasu już nie mamy. Kwestia suwerenności energetycznej, bezpieczeństwa energetycznego, ale również są kwestie powagi państwa. Przypomnę, że my mamy podpisane wstępne umowy z partnerami zagranicznymi. Podważanie dzisiaj lokalizacji jest również podważaniem naszej wiarygodności jako państwa na arenie międzynarodowej, na ile poważnie traktujemy dotychczasowe uzgodnienia. I ostatnia kwestia. Żaden przedsiębiorca, żaden poważny inwestor nie przyjdzie do Polski, jeśli tutaj nie będzie miał dostępu do stabilnego źródła energii. Jeśli będzie się każdego dnia zastanawiał, czy ewentualne interkonektory, które będą musiały być wtedy tworzone, abyśmy mogli korzystać ze źródeł energii z innych państw, czy dane państwo w danym dniu wstanie w dobrym humorze na tyle, żeby nam udzielić tej energii, czy nie. Mówimy dzisiaj o sprawie, która jest polską racją stanu. I ta sprawa powinna być wyjęta poza nawias dyskusji politycznej, bardzo gorącej, jak państwo wiecie, bardzo emocjonalnej, ale kwestie bezpieczeństwa energetycznego, suwerenności energetycznej, budowy pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej powinna być poza nawiasem tej dyskusji politycznej. Jeśli stawiamy sobie na pierwszym miejscu interes państwa polskiego, to nie ma innego wyjścia. Proszę państwa, jest z nami też pan poseł Jerzy Polaczek, niedawno jeszcze minister infrastruktury. Szanowni Państwo, warto zwrócić uwagę na to, iż w każdym cywilizowanym państwie europejskim przedstawiciel administracji rządowej w terenie, który formułuje zastrzeżenia radykalne w stosunku do inwestycji, która jest związana stricte z bezpieczeństwem energetycznym Polski, powinien złożyć rezygnację albo być natychmiast odwołany. Tym bardziej ten kontekst wojewody pomorskiego, który przecież jest delegowany, jest osobistym przedstawicielem premiera Donalda Tuska, wywodzącego się z tego regionu, każe patrzeć na to z największym niepokojem. I mogę tutaj dopowiedzieć, jako chyba najdłużej zasiadający w parlamencie od 20 ponad kilku lat poseł w Komisji Infrastruktury, że nie było nigdy w przeszłości takiego rządu, który by na początku kadencji w sposób tak nieodpowiedzialny likwidował kluczowe projekty infrastrukturalne, energetyczne, żeglugowe, które decydują o przyszłości i z jednej strony konkurencyjności sektora energetycznego, transportowego w Polsce. Jeśli dodamy do tego, co mówili moi przedmówcy, kwestie również nieodpowiedzialnych komunikatów pełnomocnika rządu do spraw budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego, pana ministra Laska, czy wypowiedzi innych przedstawicieli rządu, którzy chcą stworzyć z rzeki Odry, w gruncie rzeczy skansen, wyłączyć Odrę z projekcji odbudowy transportu drogą tutaj rzeczną, to mamy cały zestaw decyzji, które w sposób bardzo nieodpowiedzialny, negatywnie wpływają na bezpieczeństwo energetyczne w Polsce, na cały sektor transportu, w szczególności lotniczego, i w gruncie rzeczy rujnują długoletnie projekty odbudowy żeglugi śródlądowej w Polsce. Wydaje się, że jest to rzecz, która w przeszłości nigdy nie zaistniała w takiej skali. Dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, jutro o 9 rano kontrola poselska w Urzędzie Wojewódzkim Województwa Pomorskiego. Sprawdzimy, co też pani wojewoda, z kim ustalała, z kim konsultowała, co przesłała do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Trzeba ten proces bardzo poważnie traktować, bo wydaje się, że przedstawiciele Tuska w terenie to są poważni urzędnicy, wyrażający jego wolę, jego zdanie. Nie możemy pozwolić na to, żeby utopić jeden z najważniejszych projektów inwestycyjnych, technologicznych, przyszłościowych dla Polski. Jeżeli mają państwo jakieś pytania, to oczywiście odpowiem. No to jest w dużej mierze budżet Prawa i Sprawiedliwości. On zawiera chociażby takie kwestie jak zabezpieczenie środków na 800+, na rozbudowę terminala kontenerowego w Świnoujściu. Również na kwestie budowy sieci energetycznej przy budowie elektrowni jądrowej w Choczewie. Więc w dużej mierze to jest nasz budżet. W związku z tym wydaje się, że dużo tam zmian nie było, to należy do niego podejść na poważnie.
jeżeli Platforma nie zamierza tam wprowadzać poważnych zmian, to mam nadzieję, że ten budżet przejdzie i te kluczowe inwestycyjne projekty dla Polski one będą realizowane, chociaż nie ukrywam, że na komisjach merytorycznych, w których bierzemy udział, przedstawiciele rządu Platformy Obywatelskiej mówią o tym, że ten budżet w przyszłej kadencji może być poważnie zmieniany po to, żeby niektórych z pomysłów rządu Prawa i Sprawiedliwości po prostu nie realizować. No, pani wojewoda razem z wicemarszałkiem województwa pomorskiego publicznie powiedziała, że przeprowadzili jakieś konsultacje, jakieś memorandum przygotowali, które miało też być wysłane już do prezesa Rady Ministrów. Chciałbym wiedzieć, z kim to było konsultowane, jakie są wnioski tego memorandum, co tam jest zapisane. Czy na przykład spotykali się również z taką, moim zdaniem, bardzo niebezpieczną organizacją z punktu widzenia polskich interesów, jak SOS dla Bałtyku, która torpeduje wszystkie inwestycyjne projekty związane z rozwojem Polski przy brzegach Morza Bałtyckiego. Chcielibyśmy na to wszystko poznać odpowiedź. Dziękujemy bardzo. tvpolska.pl. Zasubskrybuj nasz kanał i bądź na bieżąco.